3 maja o godzinie 13:30 rozpoczęły się uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji połączone z jubileuszem 120-lecia Bobowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebrane poczty sztandarowe z orkiestrą i strażakami przeszły ulicami Bobowej pod kościół parafialny, aby uczestniczyć w koncelebrowanej mszy świętej, której przewodniczył ksiądz proboszcz Marian Jedynak. Homilia wygłoszona przez księdza Tomasza Gołąbka nawiązywała do odwagi i męstwa świętego Floriana. Podkreślone zostały także zasługi strażaków za nieocenioną służbę dla społeczeństwa i kościoła. To już 120 lat przenikliwy głos syreny alarmowej bez względu na pogodę i porę roku. Rozrywa ciszę nocy i gwar dnia, przerywa sen, pracę i odpoczynek strażaków, ochotników z Bobowej, spieszących z pomocą życiu i mieniu, zagrożonych przez żywioły ognia, wezbrane wody, nawałnice burzowe czy huragany. Jest to niezwykle szlachetna służba. Przed 120 laty wasi przodkowie powołali do życia ochotniczą straż pożarną. Po nabożeństwie nastąpiło oficjalne złożenie kwiatów pod figurą patrona strażaków na Bobowskim Rynku. Kolejnym punktem programu była uroczysta sesja Rady Miejskiej w sali widowiskowej Koronka, na której wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom. Posiedzenie uświetnił spektakl Targ na Dziwki w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Koronka. Na zaproszenie burmistrza Wacława Ligenzy i przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Siedlarza odpowiedzieli między innymi Paweł Śliwa, Stanisław Kogut, Włodzimierz Mucha, Zbigniew Szurek oraz Krzysztof Kosiba. Panie prezesie, z jubileum 120-lecia jednostki OSP Bobowa, no duma na pewno jest. Czym ta jednostka może pochwalić się na chwilę obecną? Jednostka może pochwalić się na dzień dzisiejszy przede wszystkim sprzętem, bo jest sprzętu w miarę dosyć. Poza tym kłopot jest o ludzi, bo bez przerwy szkolimy nowych ludzi, bez przerwy nam uciekają za pracą. Także najgorszy mankament teraz jaki jest, to jest ludzi, nie ma ludzi. Jakim sprzętem możecie się pochwalić? Sprzętem mamy 4 samochody, to co mówiłem, Jelcz, Mercedes, Volkswagen i Polonez. Tylko że mamy jeden problem, że mamy do ratownictwa drogowego mamy samochód 40-letni. Dokładnie 40-letni, bez wspomagania i to mamy mankament, który chcielibyśmy kiedyś naprawić. Największa bolączka jednostki? No to tak jak powiedziałem, brak ludzi. Ludzie są, tylko że nie ma, że są w pracy, poza miejscowością. Warszawa, zagranica i są od czasu do czasu tylko. Panie naczelniku, Ochotnicza Straż Pożarna to strażacy, tak jak wspomniał pan prezes. Jak wygląda ta gotowość bojowa tych bobowskich strażaków? No bojowa jest taka, że no każdy pracuje. Jak ktoś jest w domu, no to stara się w niedługim czasie dolecieć czy tam dojechać do OSP, do remizy i wyjeżdżamy no, w ramach możliwości.
Czy ten sprzęt, którym dysponujecie na chwilę obecną, jest wystarczający do tych akcji, które prowadzicie? Tak, do tych akcji, co prowadzimy, to tak, bo sprzętu naprawdę jest bardzo dużo, nie? I tego jest ratownictwo drogowe wyposażone, wszystko, full matro i inne rzeczy. Tylko tak, jak prezes tu wspomniał, że no, te samochody mamy takie, jakie mamy, no, 30-40-letnie. Jakbyście mogli poprosić na przykład włodarzy, gminy o jakiś dodatkowy sprzęt, o jaki byście poprosili? Tylko o samochody. Techniczne czy gaśnicze? Gaśnicze-techniczne. No. Przede wszystkim o wóz ciężki. Panie burmistrzu, przepiękna uroczystość, 120 lat OSP Bobowa. Na co OSP Bobowa może liczyć i jak wygląda na chwilę obecną ta współpraca pomiędzy jednostką a urzędem, a jednostką? Dzisiaj podczas uroczystej sesji obchodziliśmy święto strażaka, w tym piękną uroczystość związaną ze 120-leciem powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej. To, jak wygląda współpraca, to wystarczy zobaczyć na budynek tej jednostki, na wyposażenie. Myślę, że traktujemy tą jednostkę jako wiodącą, priorytetową. Jest ona w krajowym systemie, jako jedyna na terenie całej gminy. I jest dobrze wyposażona. Posiada w tej chwili 4 samochody na swoim wyposażeniu. To są samochody bojowe. Posiada sprzęt specjalistyczny. Posiada właściwie wszystko to, co potrzeba do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Jest wyremontowany budynek. To był kapitalny remont z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, kompleksowym remontem. Także komfort też pracy strażaków tutaj na pewno się poprawi. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców, stąd gmina co roku zwiększa wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Podkreślić chcę tutaj, że oni pracują w sposób bezinteresowny, nie pobierają za swoją pracę ani jednej złotówki. To jest rzadki przypadek dzisiaj w ogóle we współczesnym świecie, żeby ktoś coś bezinteresownego robił, ale to jest służba drugiemu człowiekowi, działanie na rzecz bezpieczeństwa drugiego człowieka. Z pewnością jeszcze jest wiele do zrobienia i w najbliższych latach na pewno trzeba będzie pomyśleć o jeszcze nowocześniejszym samochodzie, przynajmniej jednym, który spełniłby oczekiwania w tym trudnym terenie. I takie starania i działania na pewno zostaną podjęte. Także współpraca układa się bardzo dobrze. W tej chwili jest nowy zarząd. Należałoby się sobie życzyć tylko, żeby się nic nie zmieniło, żeby tak dalej było. Chciałbym serdecznie podziękować władzom gminy, które włączyły się w obchody 120-lecia jednostki w Bobowej. No, jestem pełen uznania dla pana burmistrza, dla pana przewodniczącego, którzy nie odmówili zaakcentowania takiego jubileuszu. Bardzo się cieszę, że mieliśmy tylu zacnych gości z województwa, z powiatu, no i oczywiście z gminy. Radni jak zwykle stawili się w 100%. To świadczy o tym, że doceniają to, co jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych robią dla gminy i myślę, że to jest właśnie tak raz do roku podkreślenie tego ogromnego zaangażowania strażaków, bo to, co właśnie było powiedziane na spotkaniu w sali Centrum Kultury, że strażacy na terenie gminy Bobowa działają bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Robią to społecznie i ja będę gdziekolwiek mógł, to podkreślał, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję.